aż miło wyjść na dwór. Wszystko się rozwija, wszystko się budzi do życia. No i mamy nadzieję, że do życia będą się budziły również te nasze wszystkie inwestycje, które są zaplanowane. Wbrew temu, co słychać w mediach i co czytaliśmy ostatnio, że brakuje jakichś pieniędzy na jakieś autostrady czy na jakieś drogi szybkiego ruchu, nieprawda. Jestem po spotkaniu z nową dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, z dawna oczekiwaną nową dyrekcją. Jestem po spotkaniu dzisiaj również w Rzeszowie z panem marszałkiem Ortylem, z panią wojewodą Leniart. Wszystko to dotyczy inwestycji infrastrukturalnych. Pamiętajmy, że bez żadnych zakłóceń mamy realizowaną S17 do Warszawy, którą będziemy jechać już w 2019 roku. Droga betonowa, nowoczesna, o wytrzymałości 30-letniej. Bez żadnych zakłóceń przebiega proces inwestycyjny na S19 do Rzeszowa. Tą drogą będziemy jechać już w 2021 roku. My mamy pismo i w ślad za tym pismem również starania, również moje w sprawie przyspieszenia realizacji S19 w kierunku Białegostoku, zwłaszcza na tym odcinku do Lubartowa, po to, żeby odkorkować Niemce, ten najbardziej newralgiczny punkt i moment w podróży właśnie w kierunku Białegostoku. Mamy szereg innych inwestycji drogowych, ale też mamy szereg inwestycji kolejowych. Bez żadnych zakłóceń przebiegać ma modernizacja 7 magistrali do Warszawy, która pozwoli nam dojechać do Warszawy w 90 minut. Chcemy, aby w terminie zrealizowana została inwestycja, na którą umowa została podpisana kilka dni temu w Urzędzie Wojewódzkim z wykonawcą, mianowicie trasa nr 68 na Stalową Wolę. Nowoczesna trasa z trakcją elektryczną, która pozwoli nam udrożnić kierunek na Rzeszów. Dziś rozmawiałem w Rzeszowie w tej sprawie także z panem marszałkiem Ortylem, z panią wojewodą Leniart w sprawie połączenia kolejowego, przyszłego połączenia kolejowego pomiędzy Rzeszowem a Lublinem i Warszawą. Chcemy otworzyć ten odcinek i otworzyć tę część Polski. Mamy inwestycje na południe województwa lubelskiego. To jest Rejowiec Zamość. Został ogłoszony przetarg na studium wykonalności, na elektryfikację tego odcinka po to, aby otworzył roztocze. Jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, które w ciągu kilku lat otworzą nasze województwo, w końcu otworzą nasze województwo, a od tego uzależnione są w dużej mierze inwestycje. Byliśmy ostatnio w Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu i tam mowa jest wprost. Wszyscy inwestorzy potencjalnie pytają o sieć infrastrukturalną, sieć połączeń kolejowych, sieć połączeń drogowych. Ta sieć się buduje bez żadnych przeszkód. Nowa dyrekcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie stoi na straży tych wszystkich inwestycji i nic dzisiaj nie wskazuje na jakiekolwiek opóźnienia. Trzymamy kciuki, niedługo będziemy jeździć szybko po Lubelszczyźnie.